25 sierpnia 1979 roku w piątek 111 kardynałów i 84 osoby obsługi weszło do pomieszczeń konklawowych. Głosowania zaczęły się w sobotę. O 18:24 ukazał się z kominka nad kaplicą dym, którego barwy nie można było rozpoznać. Był szary, nieokreślony. Już jednak o 19:17 Radio Watykańskie rozwiało wątpliwości. Potwierdziło wybór. Zdumienie ogarnęło tłum czekający na placu Świętego Piotra, kiedy usłyszano nazwisko wybranego. Tak bardzo było nieznane. Sam o sobie powiedział zaraz na gorąco w pierwszym przemówieniu. Wczoraj rano jeszcze spokojny szedłem do kaplicy Sykstyńskiej, by wziąć udział w wyborach. Nigdy nie mogłem sobie wyobrazić tego, co się stało. Kiedy zaczęło mi to niebezpieczeństwo zagrażać, obaj koledzy sąsiadujący ze mną szeptali mi słowa otuchy. Odwagi, jeśli Pan nakłada ciężar, da także siłę do jego niesienia. A drugi kolega? Proszę się nie bać. W całym świecie jest tak wielu ludzi, którzy modlą się za papieża. I tak 26 sierpnia 1978 roku metropolita wenecki, 66-letni Albino Luciani, został wybrany na następcę świętego Piotra. W naszej audycji dzisiejszej udział biorą redaktor Andrzej Tokarczyk i dr Jan Czaja. Myślę, że z faktu, iż jest to krótki pontyfikat, nie wynika, że jest to pontyfikat mało znaczący. Albino Luciani urodził się 17 października 1912 roku w Forno di Canale w ubogiej rodzinie robotniczej. W 1935 roku otrzymał święcenia kapłańskie, był wykładowcą teologii w seminarium duchownym w Belluno. W 1958 roku biskupem Vittorio Veneto, a jest to rok, w którym umarł Pius XII, kapelusz kardynalski otrzymał w 1969 roku i wtedy jest już patriarchą Wenecji. Papieżem został 25 sierpnia 1978 roku i zmarł nagle 28 września 1978 roku po 33 dniach pontyfikatu na zawał serca. Znaleziono go po prostu martwego w łóżku. Mówi się o nim, że odznaczał się prostotą, serdecznością w stosunkach międzyludzkich. To jest za mało, żeby ten pontyfikat określić jako znaczący. Chyba można go było porównać w pewnym sensie do Piusa X jako papieża ubogiego. Kiedy, bardzo trafne porównanie. Kiedy przyjechał do Wenecji, miał powiedzieć wiernym: przyjeżdżam do was biedny i taki stąd wyjadę, i słowa dotrzymał. Trafne nie tylko pod względem, powiedzmy, pochodzenia, że z ubogiej rodziny pochodził, że był papieżem serca, ale charakter podobny nawet. Tak, ojciec Don Albino, bo tak go nazywano w rodzinnej miejscowości, był nawet gastarbeiterem, pracował w Niemczech, pracował w Szwajcarii. Rzeczywiście rodzina była dosyć biedna, ale tym niemniej Albino Luciani otrzymał staranne wykształcenie, chociaż przy jednym ze spotkań, jednym z pierwszych spotkań z młodzieżą jako papież, powiedział im: młodzi, uczcie się, bo nigdy nie wiadomo, co komu przyjdzie robić. Mnie przyszło zostać papieżem i dzisiaj uważam, że nie jestem w sposób dostateczny przygotowany do tego powołania. A więc uczcie się, bo nigdy nie wiadomo, co was czeka. Otóż studiował teologię w Belluno, ale otrzymał doktorat z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim, czyli miał dosyć dobre, powiedziałbym, jedne z najlepszych przygotowań, wykształceń, jeśli chodzi o powołanie papieskie. Natomiast 33 dni to urasta do pewnego symbolu, ale muszę powiedzieć, że przez te 30 dni był niezwykle aktywnym papieżem. Zaraz po wyborze wygłosił orędzie papieskie, w którym zawarł jak gdyby cały program swojego pontyfikatu. Może powiemy jeszcze, panie doktorze, to jest to pierwszy papież dwojga imion, Jan Paweł. Tak, to jest jak gdyby główne motto tego, co chciał robić Jan Paweł I, czyli odwołanie się do tej spuścizny, którą obaj papieże, Jan XXIII i Paweł VI, pozostawili a zarazem do postaci Jana Apostoła i do postaci Pawła Apostoła. Z jednej strony prawosławie i chrześcijaństwo wschodnie, z drugiej protestantyzm, a więc jakiś taki ekumeniczny kierunek tego pontyfikatu, bo to jest ta symbolika najstarsza, wczesnochrześcijańska. I rzeczywiście ekumenizm chciał uczynić jednym z podstawowych elementów swojego programu. Ale skoro odwołania się do tych dwóch wielkich imion swoich poprzedników, to trzeba powiedzieć, że na pewno postanowienia Soboru II Watykańskiego były tymi sprawami, którymi się chciał papież Luciani zająć. Notabene był bardzo aktywny, uczestniczył w Soborze Watykańskim, pracował w kilku komisjach i myślę, że wkład, który wniósł do tegoż soboru, na pewno spowodował, że był dosyć szeroko znany wśród kardynałów z całego świata i to spowodowało, że na pewno przyczyniło się do tego, że został potem wybrany papieżem. Notabene był również wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch, więc był osobą znaną. Ale mówmy dalej o programie, który sobie wytyczył. A więc zapowiedział nowelizację, czy też rewizję kodeksu kanonicznego. To, co potem jego następca, czyli papież Jan Paweł II, czego dokonał. Kolejnym zadaniem miała być jak gdyby ewangelizacja Kościoła, znaczy ewangelizacja wiernych. Jakaś, powiedziałbym, praca od podstaw. To zresztą bardzo odpowiadało charakterowi Jana Pawła I. Jako takie jak gdyby motto, które zawarł w pierwszych słowach tego orędzia, to była służba prawdzie, służba zgodzie, służba sprawiedliwości i współpracy narodów. Jest wyraźne pragnienie przestrzegania uchwał Watykanu II, tak. Soboru Watykańskiego, dialogu z wyznaniami chrześcijańskimi także. Natomiast dyplomatów przyjął w dniu 31 sierpnia i tutaj w czasie tego spotkania z dyplomatami na tej audiencji powiedział, że Kościół nie zamierza ingerować w sprawy doczesne, techniczne ani polityczne. Inna jest bowiem jego misja. Kościół pragnie przede wszystkim uczestniczyć i dopomagać w rozwiązywaniu wielkich, nabrzmiałych problemów. Tutaj papież miał na myśli odprężenie w stosunkach międzynarodowych, rozbrojenie, pokój, sprawiedliwość, rozwój cywilizacyjny, pomoc humanitarną i inne. I 3 września 1978 roku ujawnił się pewien rys osobowości, rys charakteru Jana Pawła I. Była to bowiem intronizacja. Otóż zrezygnował z tradycyjnej koronacji i wprowadził ten uproszczony ceremoniał, dając w ten sposób do zrozumienia, że świat współczesny domaga się pewnej skromności, pewnego umiaru ze strony tych, którzy piastują najwyższe stanowiska i godności. I ten uproszczony ceremoniał, właściwie mówiąc, jest kontynuowany. Zresztą już Paweł VI, prawda, był tym, który nie chciał, żeby go niesiono w lektyce. Ale we wrześniu, 20 września 1978 roku mamy kolejne wystąpienie Jana Pawła I. Otóż poddaje on tam bardzo ostrej krytyce marksizm i teologię wyzwolenia. A więc kontynuacja Soboru Watykańskiego tak, ale nie na zasadzie jakiegoś, powiedzmy, ulegania modzie. Krytyka marksizmu nie jest wprawdzie czymś nowym, bo i Pius XII to robił, ale teologia wyzwolenia była czymś nowym. I krytyka teologii wyzwolenia zasługuje tu na uwagę. Mianowicie Jan Paweł I przeciwstawia się próbą jakiegokolwiek godzenia światopoglądu chrześcijańskiego z działalnością lewicową. Tak to trzeba określić. Tak, temu wizerunkowi Chrystusa z karabinem, który był bardzo Chrystus z karabinem, mocny, Ryszard Kapuściński. Tak jest, który był bardzo modny, szczególnie w krajach Ameryki Łacińskiej. Ale gdybyśmy powiedzieli, jakie były najbardziej charakterystyczne cechy pontyfikatu Jana Pawła I, to ja bym powiedział, że w zasadzie dwie, które ujawniły się w tych 33 dniach. Po pierwsze, miłość do ludzi i ludzi wiernych nazywa przyjaciółmi i braćmi oraz głęboka wiara. I to głęboka wiara, która została wyniesiona, ja myślę, z tych kręgów rodzinnych, w których wychował się Jan Paweł I, z tych rodzinnych miejsc Włoch północnych. Powiedziałem, że ewangelizacja i dyscyplina Kościoła, którą chciał się zająć Jan Paweł II. I tutaj on sformułował też takie motto w tym zakresie, że pasterz dusz powinien rozmawiać z Bogiem, nie zapominając o ludziach i z ludźmi, nie zapominając o Bogu. Bardzo to Ładne i to rzeczywiście jest... wymowne. Jest tak, i wymowne, tak. Już poprzednik Jana Pawła I, Paweł VI, zaczął podróżować po świecie. Zaczął być papieżem pielgrzymem. Odwiedził Daleki Wschód, Stany Zjednoczone, ONZ oczywiście, bywał w Europie, w Fatimie chociażby, na Bliskim Wschodzie. I Jan Paweł I miał się wybrać w pierwszą podróż do Libanu. Tak planował. Wtedy to była ta eskalacja wojny między chrześcijanami a muzułmanami. Chciał niejako swoim przykładem, swoją odwagą i determinacją zapobiec temu konfliktowi. No, do tegoż oczywiście wyjazdu nie doszło. Ale Jan Paweł II pojechał. Ale w tym kontekście, panie redaktorze, trzeba powiedzieć, że bardzo uważnie Jan Paweł I śledził rozmowy palestyńsko-izraelskie, które odbywały się w Camp David z udziałem prezydenta Cartera. I w kilku miejscach, w kilku przypadkach podczas tego swojego krótkiego pontyfikatu odniósł się bezpośrednio do tych rozmów, bardzo mocno moralnie wspierając rezultat pozytywny tych rozmów, który został osiągnięty właśnie w tym okresie jego pontyfikatu. Wtedy miał również okazję zaprezentować to, co na pewno byłoby mocnym elementem jego pontyfikatu, które zresztą ujawniło się, mianowicie wsparcie dla międzynarodowego porozumienia, dla procesu pokojowego, dialog również, ekumenizm. Wszystkie te elementy, które powodują jakieś zrozumienie między narodami. Ale panie doktorze, pan chyba wybiegł trochę za daleko w przyszłość, bo tam były rozmowy jedynie egipsko-izraelskie, a nie palestyńsko-izraelskie. To nie ta epoka jeszcze. No w każdym bądź razie tak, był to pierwszy krok. Pod wpływem tego, co się dzisiaj dzieje. Rzeczywiście. Ale mi się wydaje, że my patrzymy na pontyfikat Jana Pawła I, krótki pontyfikat. Jesteśmy zmuszeni patrzeć w ten sposób. Głównie pod kątem tego, jak on się ma do pontyfikatu Jana Pawła II. Czy on się ma tylko w ten sposób, że był najpierw Jan Paweł I, a teraz jest Jan Paweł II, a więc jest to kwestia, powiedzmy, dodania tylko numeracji innej, czy też są tu pewne, że tak powiem, jeszcze uwarunkowania programowe, ideowe. Otóż wydaje się, że ten krótki pontyfikat Jana Pawła I odegrał bardzo ważną rolę dla nie tylko wyboru imienia, właśnie dwojga imion przez Jana Pawła II, ale również dla woli kontynuowania Watykanum Secundum, drugiego Soboru Watykańskiego. Wiadomo już było, że od tej pory nie ulega wątpliwości, iż Kościół wszedł na drogę Soboru Watykańskiego II i z tej drogi nie zawrócił. Proszę panów, musimy jednak jeszcze powiedzieć kilka zdań o dwóch książkach, które się ukazały na temat śmierci Jana Pawła I. W imieniu Boga, autor Jelop, i Nocny Złodziej, autor Cromwell. Więc ja bym powiedział, że papież 66-letni, bo tyle lat miał Jan Paweł I, gdy umarł na pewno śmiercią naturalną. Oczywiście pojawiają się różnego rodzaju domysły. Jeden z autorów, skandalizując i doszukując się jakichś tutaj działań zewnętrznych, wyraźnie sugeruje, że było to otrucie. Drugi autor, w świetle pełniejszej dokumentacji, zaprzecza temu. Jestem po stronie tego autora, który temu zaprzecza. Nie mówiąc już o tym, że komu niby miałaby służyć owa, prawda, śmierć, to znaczy ewentualne otrucie i w imię czego i kto miałby tego dokonać. Także jest to po prostu szukanie sensacji za wszelką cenę. Poza tym, jaki byłby motyw? Właśnie, ten pontyfikat po co i dla kogo? Był jeszcze zbyt krótki. Trzeba powiedzieć, że tego typu wydarzenie, śmierć papieża, krótki pontyfikat, zawsze mogą być pretekstem do jakichś tanich sensacji i tak to trzeba przyjmować. Ja w żadne jakieś sensacje tego typu nie wierzę. Myślę, że są to tylko i wyłącznie spekulacje. Ale ta druga książka jest rzeczową polemiką i krytyką tej, która, prawda, wysuwa takie supozycje czy domniemania. Także myślę, że w świetle... Tak to zostało przyjęte przez opinię publiczną, że są to raczej sensacje. Tak, żyjemy w takich czasach, gdzie szuka się sensacji za wszelką cenę. Ludzie szukają sensacji, szukają sensacji. Watykan zawsze był taką trochę tajemniczą instytucją. Lochy Watykanu, finanse Watykanu. Notabene, trzeba powiedzieć, że jednym ze spotkań, które miał Jan Paweł I, było spotkanie, to było 1 września 1978 roku, z dziennikarzami, gdzie powiedział do dziennikarzy w ten sposób, że powinniście prezentować sprawy Kościoła z miłością do prawdy i szacunkiem dla godności ludzkiej. Co potem, te książki były w jakimś sensie zaprzeczeniem tego. Ale to już jest inna sprawa. każdym razie papież Jan Paweł I przeszedł do historii również jako papież uśmiechu. Był człowiekiem, można powiedzieć, prostych zasad. Był gorliwym katolikiem i przeszedł do historii jako papież ludzki. Mnie się wydaje, że dotknął pan kapitalnego problemu. Czy mamy tu do czynienia z jakąś opozycją, z jakąś alternatywą, że albo papież uśmiechu, czyli papież serca, czyli dobry duszpasterz, albo powiedzmy dyplomata, intelektualista, teoretyk, czy też są to rzeczy dające się pogodzić i zharmonizować? Myślę, że Sobór Watykański II utwierdza nas w tym słusznym zresztą przekonaniu, że jedno drugiemu nie przeszkadza, jedno drugiego nie wyklucza i że można te dwie cechy doskonale łączyć. I choć na przykład papież Paweł VI to jest ten przykład, powiedzmy, papieża intelektualisty i dyplomaty, a papież Jan XXIII to jest ten papież właśnie uśmiechu. I możemy tych papieży, powiedzmy, posoborowych uszeregować. Powiedzmy, po jednej stronie postawić tych, którzy są raczej papieżami uśmiechu, a po drugiej tych, którzy są raczej dyplomatami. To wydaje się, że powinna towarzyszyć temu pewna refleksja, że można te rzeczy łączyć. Wielu papieży łączyło, na przykład Pius XII może nie jest papieżem uśmiechu, może jest bardziej dyplomatą, ale przecież jest także papieżem serca, papieżem w jakimś sensie również uśmiechu. Słowem, to zbliżenie, to łączenie, to harmonizowanie tych dwóch postaw jest możliwe i myślę, że Jan Paweł I, a również nasz wielki rodak Jan Paweł II są osobowościami, gdzie dochodzi do symbiozy, do współwystępowania obu tych postaw, tak bardzo potrzebnych, gdy się kieruje Kościołem. Ja tylko chcę przytoczyć słowa, które jeden z członków Kolegium Kardynalskiego powiedział w dzień po śmierci Jana Pawła I. Powiedział tak. Osobowość otwarta na wszelkie innowacje, zawsze błyskotliwa i uważna. Głęboka znajomość problemów społecznych, poparta głębokimi studiami i krytycznym instynktem.